Siemaneczko moi drodzy, więc zaczynamy projekt Camper. Aha, ktoś idzie. O, kto idzie? Pomocnik. Dzisiaj zaczynamy od sprzątnięcia całego syfu, wywalenia całego tego tyłu, co tam widać. Mam już różne gąbki ocieplająco-wygłuszające, więc też będę chciał je poprzyklejać. Może zdążę podjechać do sklepu, kupię od razu materiał na ściany, może od razu kupię też deski na sufit. No, bo taki mam plan, żeby tak to wszystko zaprojektować. Znaczy mam tak zaprojektowane, ale żeby tak wszystko zrobić. No, więc nie będę więcej przedłużał, bo to już jest za 21. Miałem się wziąć wcześniej, ale mi wyskoczyła drobna robótka. Więc jest za 21, to tam będzie można troszeczkę coś tam porobić. Dobra, nie będę już więcej paplał. Zaczynamy. O, zobaczcie. Gąbki wygłuszające, uszczelniające już tutaj są kupione. Pianki, inne rzeczy, o, zlew również, więc trzeba to wszystko wyrzucić. Więc te pianki dzisiaj mam plan poprzyklejać na ściany, na sufit, podłogę i całą resztę. Mam nadzieję, że ten plan uda mi się dzisiaj wykonać. No tak będę się starał, żeby to zrobić. Dobra, więcej nie przedłużam, zaczynamy robić. O, zobaczcie, całego syfu się pozbyłem. No i się zrobiło naprawdę bardzo dużo miejsca. Teraz demontuję ścianę grodziową, no i fotele. No to lecimy. Mała przerwa, jedziemy teraz coś zjeść. W międzyczasie może wam powiem, co już jest zrobione i co jeszcze się chce zrobić. No ale na razie zasuwamy. What do you think? Dobre robocze ubranie. Dobry pomocnik. Proszę bardzo, prawie wszystko wyrzucone. Co tylko można. Fotele i ściana grodziowa także, tam śrubki wszystkie porozkręcałem, no ale są problem, śrubka tu i śrubka tu i się w ogóle nie chcą odkręcić, ale majster nie będzie się tutaj, wiecie, patyczkował. Wyciągnąłem sprzęt ciężki, zaraz utnę te śruby, bo nie zależy mi na nich, bo podłoga i tak będzie przecież robiona, więc po prostu je utnę i nie będę marnował czasu na dwie śrubki. No to jedziemy z robotą, bo czas szybko ucieka, a ja chcę jeszcze trochę pracy porobić. Właśnie się za robotę wziąłem, a żona mi przypomniała, że mam taki uchwycik do tej kamerki, że mogę sobie gdzieś tu przyczepić i będzie się nagrywało, a ja już tyle pracy zrobiłem bez nagrywania. Więc gdzieś tutaj was powieszę, przyczepię, żebyście widzieli, co się dzieje. No, ja wytniemy te dwie śruby, które wam pokazywałem. Mam nadzieję, że pójdzie to wszystko bez problemu. Okaże się. Ok, jedna poszła. Nie to co będę psuł. Nie wiem, czy to widać, czy nie. No może będzie widać. Patrzcie, czy równo będzie ciął. Aha. Wystraszyła się. Proszę bardzo, druga śrubeczka. Teraz powinno to iść. Ale znając życie, to nie pójdzie tak prosto. Widzę, że tu jest klejone jeszcze jest na dole przez szyny, więc muszę pewnie to oderwać. Tak to wszystko śruby są porozkręcane. No, więc bierzemy się za
Zawyrywanie. Dobra. Patrzcie się, pilnujcie, czy to równo będzie szło. A jak masz this? O, jest. Video is there. Oh, he is glue, look. Carajo. No easy. Ale to tak weźmiemy. No, a weźmie drzew. Powiedziałem, trzeba dobrze złapać, to jest to ważne. Krzysiu, tu musisz dopychać. Jak to się robi? Okej, plan wykonany. Teraz wam pokażę, wszystko jest wyrzucone. Teraz pozamiatam. Zdejmę płytę z podłogi, położę izolację na podłogę, później się zajmę ścianami. Ale zobaczcie, jak to wygląda teraz. Tu były fotele. Ślad tylko po nich został. No, zostało mi tylko ten boczek jeszcze zdjąć. Ale posprzątam najpierw, zdejmę ten boczek, zdejmę płytę z podłogi, położę izolację na podłogę, położę to płytę. Podłogę będę miał gotową, wtedy wymierzę wymiar ścian, podjadę, kupię płyty, jakie chcę tu zamontować i wtedy będę wkładał izolację i od razu będę montował płyty, żeby była robota robiona jednocześnie na gotowo. No to ruszamy. Teraz demontujemy tą płytę z podłogi, aby dać izolację pod spodem, więc odkręcam wszystkie śruby mocujące, aby to wyciągnąć. Pewnie będzie trzeba jeszcze pozamiatać, posprzątać. No, tak to wygląda. Śrubeczka zardzewiała, nie idzie zbyt lekko, no ale jakoś damy radę. No i damy izolację, pokażę, jak to wygląda. I kładziemy płytę i przykręcamy ją niestety z powrotem, aby podłoga była nasza stabilna. No dobra, płyta wyciągnięta, ale jak słyszycie, jestem zsapany. Nie poszło to po dobroci, więc trzeba było się troszeczkę z tym naszarpać. No ale teraz znowu trzeba pozamiatać, posprzątać. Kładziemy izolację. No i kładziemy tą płytę nieszczęsno z powrotem. No dobra, pozamiatane, posprzątane. Izolacja przyniesiona. Zaczynamy kładzenie izolacji. Zobaczymy, jak to będzie wychodzić. O, proszę bardzo. Jak pięknie. Tu mi troszeczkę się nie zgrało, ale to nic. Tak to jest w miarę. Teraz położę płytę i dopiero obłożę nadkola, bo później może mi się nie zgadzać, żeby włożyć na wymiar. Jakoś nie jest idealnie, profesjonalnie, no ale to jest kamper dla siebie. To, co najważniejsze, jest odizolowane. No, dobra robota. Proszę bardzo, płyta już założona, nawet pasuje. Musiałem tylko ją przeciąć w połowę, bo ciężko było mi samemu ją włożyć. Ale przeciąłem w połowie śrubkami po łapie oryginalnymi. Będzie luks. Zaraz podokręcam wszystko, będzie elegancko. Więc czyszczenie i podłoga dzisiaj jest gotowa. Jutro zajmiemy się ścianami, bo to już jest 5:30. Zajmiemy się ścianami,
obitki na ściany, na sufit, będzie elegancko. Dobra, ja skręcam, zbieram narzędzia i zobaczymy się później. Dobra robota. O, zobaczcie, tak to będzie, tak to wygląda izolacja. Tu pasuje idealnie jedna mata, ale tu na dole jest o wiele grubszy dystans i muszę dwie grube wkładać, żeby zlicowało się równo z konstrukcji auta. O, to jeszcze muszę też dołożyć kawałek, ale podwójnie zaizolowane to będzie trzymać, że ohoho. No dobra, robimy dalej. O, na tę chwilę zobaczcie, tak to wygląda. Teraz będziemy sufit oklejać. No, pokażę wam później, jak będzie gotowe. Poprawki. Klej jest taki mocny, że nie mogę odkleić, kurde. O, widzieliście, jak majster ładnie zrobił? Proszę bardzo, sufit już obklejony, zrobiony elegancko. Nie no panie, bardzo dobra robota. No ale to żeby nie mój pomocnik, to nie dał rady. Zaraz wam pokażę. Aha, pomocnik mój. Dajemy radę. Jeszcze tu drzwi zostało obkleić, zaraz obkleimy drzwi, ale chyba najpierw trochę weźmiemy się za ściany zrobić, bo nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądać. No dobra, działamy, coś się uda, to zaraz wam pokażę, jak, co i jak. To mora. It's okay? Yes. But now here, what here? O, proszę bardzo, jedna ścianka gotowa. No, bardzo ładnie to wygląda. Teraz tutaj te
ocieplenie na nadkoło dam. No ale myślałem, że to będzie trochę inaczej. Nie sobie wyobrażam, ale podoba mi się. Tu u góry trochę została taka szczelinka, ale już obmyśliłem, są takie listwy szerokie, to tutaj dam listwę ładnie i ładnie będzie się zgrywało. No ale cała reszta to bardzo ładnie, mam nadzieję, że będzie tak wyglądać. Dobra, robię drugą ścianę i zobaczymy efekt. No, ściany gotowe, znowu wzięliśmy się za robotę i zapomnieliśmy o nagrywaniu, proszę bardzo. Ścianka gotowa, okienko jest wycięte, ładnie zaizolowane, płyta też położona. Powiem wam, że bardzo ładnie to wygląda, nie mogę się doczekać, kiedy zacznę kłaść sufit. No, sufit i zobaczymy, ale powiem wam, że jestem zadowolony. Zadowolony, ładnie to wygląda. Czekajcie, może więcej światła dam. Właśnie ze mną jest problem. Jak ja zacznę robić, to ja zapominam o nagrywaniu, tylko Judy mi przypomina. O, zobaczcie, trochę telefony przyświecę. O, zobaczcie, tu ścianka. Ładnie wycięte, elegancko. Tutaj druga, ładnie wycięte, zobaczcie. Elegancko, elegancko, bardzo mi się podoba. Dobra, my jedziemy na śmietnik, ogarnąć trochę ten syf tutaj, bo jest tragiczny. No i uciekamy do domu, z domu coś wam nagram, powiem co tam jeszcze za plan jest. No, więc do usłyszonka. Witajcie z powrotem, już jesteśmy w domu u mnie. No, więc jak widzieliście, praca idzie, czy idzie w re, to nie wiem, to się okaże. Dajcie znać, jak to wygląda. Myślałem, że ta praca szybciej będzie szła, ale jednak położenie tej izolacji i także wypełnienie tej luki tam między tą karoserią zewnętrzną a konstrukcją, tak żeby było w miarę równo z tą białą płytą, co przykręciłem. Jeszcze tam jest trochę szczeliny i mam piankę taką tą budowlaną do uszczelnienia okien. I tak się zastanawiam, czy w środek tamtej pianki jeszcze nie wpuścić, tak żeby wiecie, nie pracowało to i żeby później ta izolacja może nie wiem, nie odkleiła się, czy jakoś tam później to nie wiem, jakoś nie pukało mi, nie stukało, więc tak nie wiem, czy tej pianki tam nie wpuścić trochę, tylko nie wiem, czy ona za bardzo nie rozpręży, bo jak za bardzo rozpręży, to też będzie kicha, chyba że po trochu wpuszczać i patrzeć, co się będzie działo. Ale to zobaczymy, to może jutro. No, a mam taki plan, że teraz sufit położymy, czy sufit, deski na sufit i ten, i no, deski na sufit, kabel już mam przygotowany do LEDów i będzie tak podłączone, że jak drzwi otworzymy, to mam zamiar, żeby LED w stopniu się świecił i trzy punkty wzdłuż auta będą się świeciły, a normalne, no i zamkniemy drzwi, to normalnie to będzie gasło, a normalne oświetlenie będzie podane z akumulatora i... A more for you! Kurde. Widzieliście? Trzeba se wychować. Trzeba sobie wychować, żeby później mieć dobrze. Gracias. I ten. A LEDy będą dookoła puszczone. Wtedy to będzie podświetlenie z dodatkowych akumulatorów. Ale też chcę jeszcze jedno podświetlenie zrobić. Tylko jeszcze nie mam konkretnego planu na to. Bo jak zamontuję szafki, to chcę pod szafkami dać te LEDy. Tylko nie wiem, czy przy podłodze, czy trochę wyżej, ale to jak zrobię, jak zamontuję szafkę, wtedy zamontuję szafkę, taki ten regalik, wtedy będę coś kombinował. No, ale tak ogólnie myślałem, jak już wspomniałem, myślałem, że szybciej to będzie szło, ale trochę się zeszło z tą izolacją, żeby to ładnie porobić, poizolować. Kręcenie ścian tych płyt już tak w miarę szybciej poszło. Jeszcze też nie wiem, jak obrobić, jak jest ściana i później są drzwi, to tam jest ten słupek taki. Nie wiem, jak to zakryć, ale widziałem takie dosyć szerokie deski w sklepie, więc może będzie wymiar pasował, taką deskę może
przykręcę. No zobaczymy. Najpierw zrobię wszystko i zobaczę, jak to będzie wyglądało. Wtedy będę myślał, jak to zakryć. No, widzieliście, jak to mniej więcej wygląda. Dajcie znać, jak to wam się widzi. Trochę wam powiem, jak to będzie wyglądało, że ściany takie jak teraz, białe. Jak już wspomniałem, trochę tak w stylu szwedzkim chcę zrobić, że ściany będą białe. Sufit będzie drewniany. Szafki oczywiście też będą białe. Blat będzie taki jasno drewniany. I będą zasłonki szare, tak żeby wszystko było ładnie zgrane. Też jeszcze nie wiem, ale pewnie jakoś, nie wiem, zasłonkę między tą kabiną, gdzie są fotele, gdzie się będzie, gdzie kierowca, pasażer siedzi, a tą drugą część pewnie jakoś zasłonkę też zrobię. Wiecie, żeby odgrodzić sobie, żeby później zasłonić na noc i ten. I no jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale raczej wiem, jak to zrobię, mam pomysł, tylko nie wiem, czy mi się to uda, bo są takie fajne zasłonki z dużymi takimi oczkami i nie wiem, czy dać coś metalowego, czy dla przystroju taki sznurek dam. Taki jak w łodziach są takie te plecione sznurki, one ładne są, podobają mi się, to coś takiego może zamontuję. No, więc tak to mniej więcej wygląda. Ogólnie z tego dzisiejszego materiału, to nie wiem, czy zauważyliście, czy zwróciliście uwagę, ale to są dwa dni nagrywane, bo w pierwszy dzień wywaliłem wszystko z samochodu, położyłem izolację na podłogę i zrobiłem podłogę, a dzisiaj zrobiłem całą izolację ścian i sufitu i zrobiłem ściany. No, więc powoli do przodu. Dobra, jeżeli macie jakiś pomysł, jakieś sugestie albo coś chcecie mi podpowiedzieć, dajcie znać w komentarzu, też dajcie znać, czy widzi wam się ten projekt, że myślicie, że fajnie będzie wyglądało, ja jestem tak nastawiony. A i właśnie, nie zapomnij o zalajkowaniu tego kanału, o subskrypcji, bo dużo osób ogląda, a nie lajkuje i subskrybuje. A to pomaga. Dobra, dzięki wielkie i następnego. Siemanko.